Jest piątek, piąty dzień grudnia, Aleksandra Słabisz, to są wiadomości Nowego Dziennika. Witam Państwa. A w dzisiejszym wydaniu mowa będzie m.in. o pomniku ku czci ofiar komunizmu, który stanie w Ottawie i który zaprojektowała trójka naszych rodaków. Mówić będziemy też o kolejnej dużej wygranej mecenasa Sławomira Platy oraz świątecznie o spotkaniu okładkowym w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. A zaczynamy od tego, że w całym kraju nie ustają protesty przeciwko decyzji nowojorskiej ławy przysięgłych, by nie oskarżać policjanta, który przyczynić się mógł do śmierci czarnoskórego Erika Garnera podczas zatrzymania na Staten Island w lipcu tego roku. W czwartek na ulicę Nowego Jorku wyszło według różnych szacunków od 2 do nawet 5 tysięcy osób. Demonstranci zebrali się m.in. na Foley Square na Dolnym Manhattanie w pobliżu budynku władz miejskich i siedziby nowojorskiej policji, a następnie przeszli przez most brukliński, powodując paraliż komunikacyjny w godzinach wieczornego szczytu. Protestujący przygotowali inscenizację, nieśli tekturowe trumny, kładli się na ulicach, a pamięć o Garnerze uczcili chwilą milczenia. Marsze odbywały się przeważnie w pokojowej atmosferze. Doszło jednak do ponad 200 aresztowań, przede wszystkim za niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego. Więcej na ten temat oraz o szkoleniach, jakie czekają w najbliższym czasie nowojorskich policjantów w sobotnim wydaniu Nowego Dziennika. Projekt przygotowany przez trzech naszych rodaków wygrał konkurs na pomnik dla ofiar komunizmu, który stanie w kanadyjskiej Ottawie. Dowiedział się nieoficjalnie Nowy Dziennik. Będzie to największy pomnik na świecie poświęcony ofiarom reżimu komunistycznego. Autorami projektu są nowojorski artysta Janusz Kapusta oraz architekci Wojciech Gorczyński z Toronto i Andrzej Pawlik z Polski. Przyjmuje się, że z rąk reżimu komunistycznego zginęło 100 milionów ludzi. To bezprecedensowa liczba ofiar. Projektując pomnik, skupiliśmy się na tym, jak przedstawić tę niewyobrażalną liczbę w sposób namacalny, a przy tym oddać hołd każdej z ofiar, mówi Janusz Kapusta. Pomnik, który okazało się, że wczoraj dostaliśmy wiadomość, że oficjalnie wygraliśmy, jest największym pomnikiem w historii poświęconym ofiarom komunizmu. O dziwo, taką rzecz wymyślili Kanadyjczycy, to jest pod egidą premiera i ministra tam jakiegoś odpowiedzialnego za to wszystko, ale w każdym razie byliśmy jednym z sześciu zespołów, którzy przeszli do finału. Ja robiłem to z moimi dwoma przyjaciółmi, we trzech robiliśmy. Jeden to jest architekt z Toronto, Wojciech Gorczyński. Drugi to jest Andrzej Pawlik, architekt z Warszawy. No i wspólnie okazało się, że wymyśliliśmy jedną z najciekawszych propozycji. Jest ona, uważam, wstrząsająca i będzie to jeden z najważniejszych pomników. Ten pomnik po raz pierwszy w historii powie, co to znaczy 100 milionów zabić ludzi. To nie koniec sukcesów naszych rodaków. Mecenas Sławomir Plata po raz kolejny udowodnił, że warto ubiegać się o swoje prawa. Tym razem wywalczył dla naszego rodaka poszkodowanego podczas pracy na budowie 1 850 000 dolarów. Co więcej, doprowadził do znacznego zmniejszenia jego zadłużenia z ubezpieczalni z Workers' Compensation. Jako jeden z bardzo niewielu prawników, mecenas Plata specjalizuje się w prawie cywilnym dotyczącym wypadków, ale również w prawie Workers' Compensation. Więcej na temat wygranej w sobotnim wydaniu Nowego Dziennika. A teraz kilka informacji lokalnych ze świątecznym akcentem. Na Ridgewood okres świąteczny oficjalnie zainaugurowano w czwartek zapaleniem lampek na choinkach stojących przed budynkiem szkoły publicznej nr 93. Uroczystości, której tradycja ma już około 40 lat, udział wzięli przedstawiciele Rady Dzielnicy nr 5, w tym jej polscy członkowie oraz Ridgewood Property Owners and Civic Association, a także liczni mieszkańcy. Po włączeniu światełek w audytorium szkoły odbył się koncert kolęd i świątecznych piosenek. W bibliotece na Ridgewood odbyło się spotkanie pod tytułem Jak robić dobre zdjęcia świąteczne. Organizatorem warsztatów był portal dobrapolskaszkoła.com.
Zaś fachowych porad udzielała Iwona Kaplan, fotografka modowa, portretowa i dziecięca, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, która prowadzi IKA Studio Fotograficzne na Greenpoincie. Przygotowywałam się do tej sesji może z godzinę. Myślałam o tym, co one się ubiorą, co one zrobią. Mała za nic w świecie nie chciała puścić tego Miśka, więc Misiek musiał iść do zdjęcia, chociaż wcale go nie chciał. Czekałabym na ten moment, kiedy nie wtedy, kiedy ja chcę, tylko wtedy, kiedy ono chce. Bo to jest tak, jak, wydaje mi się, że niemowlaki mogłyby nas nauczyć takiej cierpliwości. O, jakie piękne są zdjęcia dzieci śpiące, ale one tak naprawdę w ogóle nie chcą spać. I mamy czasem nakarmią i czekamy i nie pójdzie spać, no i decydujemy po 2 godzinach, no to dziecko nie pójdzie spać, no robimy co możemy. I nadal w temacie świątecznym w czwartek wieczorem w głównej siedzibie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej mieszczącej się przy Meginas Boulevard na Greenpointzie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Prócz przedstawicieli zarządu, rady dyrektorów oraz pracowników Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej uczestniczyli w nim działacze znanych polonijnych organizacji, członkowie Unii oraz poseł stanowy Joseph Lentol. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy naszej Unii oraz Krzysztof Matyszczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów tej instytucji finansowej. Oczywiście nie zabrakło życzeń, opłatka oraz pięknych polskich kolęd. I would like to cordially welcome you to annual Christmas Carol evening at the Polish and Slavic Federal Credit Union. To begin with, please allow me to introduce the co-hosts of our gathering, the members of the Polish and Slavic Credit Union Board of Directors and Supervisory Committee. Polonia w Stanach Zjednoczonych odniosła i odnosi bardzo wiele sukcesów. Jednym z tych sukcesów jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. I nie chodzi tutaj tylko o nasze assets, nie chodzi tylko tutaj o cyfry, finanse, dolary, chociaż to jest też bardzo ważne, ale chodzi o to, że mamy ponad 80 tysięcy członków i rzesza naszych członków się ciągle powiększa. Dziękuję Pani. Thank you very much for allowing me to say a few words. And I will say only a few words because I actually came here to hear you sing. And I haven't heard one carol yet tonight, not one Christmas carol. And that's the only reason I came. No, actually, the reason I came was that I am so proud of the Polish-Slavic Federal Credit Union and what it means to this wonderful neighborhood of Greenpoint. Say a special thank you for the wonderful job that you're doing. And the wonderful job that you're doing, you're conducting a business, some of you are working, making a beautiful living. But what you're doing is you're giving back to Polonia and you're supporting Polonia. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa łączy Polonię, łączy Polaków, łączy Amerykanów polskiego pochodzenia. Się Jezu pod giewą tym zrodził, będziesz biały portka i co serce chłodził, i mur na mój duszu z biurkiem kapelusik. Ej, kolenda, kolenda, i miał na mój duszik z biurkiem kapelusik. Ej, kolenda, kolenda.
A w sobotnim wydaniu Nowego Dziennika piszemy m.in. o tym, co Polonia wysyła do Polski na święta, o tym, czy powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy tanią benzynę, oraz o historii kotów na przestrzeni wieków, czyli od czasów starożytnych do współczesności. Zapraszam wszystkich do lektury Nowego Dziennika. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na naszą stronę internetową www.dziennik.com, gdzie znajdą Państwo informacje z Polski, świata i Ameryki, jak również opinie i ciekawe artykuły. Życzę Państwu spokojnego weekendu i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości NDTV już w poniedziałek o 11 wieczorem. A teraz wiadomości z Polski przygotowane przez dziennikarzy z Telewizji Republika, po których zapraszamy na rozmowę z mecenasem Sławomirem Platą.